publiczność tak naprawdę bierze udział czynny w spektaklu, czyli mamy te stoliki, które są tutaj przed sceną, gdzie bardzo dużo się dzieje, gdzie tancerzy wychodzą bezpośrednio do tych stolików, gdzie artyści jakby integrują się z tymi stolikami, śpiewają do tych stolików. Mamy też znakomitego Leszka Gańskiego, który jest konferansjerem, który później gra oczywiście znakomicie Eltona Johna, wjeżdża karetą tak naprawdę, jest on taką trochę królem, królową angielską. Chodziło o to, żeby pokazać, że każdy nawet taki współczesny utwór można zagrać na nutę kabaretową, bo tak naprawdę kabaret to jest 50-100 lat temu, tak naprawdę to były takie najbardziej popowe utwory tamtych czasów, więc chcieliśmy to troszeczkę udoskonalić, przerobić właśnie na nutę trochę burleskową właśnie. Myślę, że taka forma wyrażania już jest jakby formą niezbędną, sprawdzoną i oczekiwaną w tych czasach. I nad tą formą nie pracuję tylko ja. Mhm. Jest to grupa ludzi, która zajmuje się, żeby wyglądało to dobrze, żeby było to spójne. I żeby też trafiało z jakimś delikatnym przekazem, czasami dwuznacznością, czasami czymś, co zaskoczy widza. Było to ogromne wyzwanie, bo jednak nie było to takie typowe, popowe śpiewanie. Na samym początku rzeczywiście posłuchałam Lady Gagi, potem drugiej wersji. Bliższa memu sercu jest ta druga wersja. Myślę, że udało mi się to tak przedstawić w kontekście zamysłu reżysera. I jest to, było to na pewno duże wyzwanie, ale świetna praca i ogromne emocje, także mnie to bardzo odpowiada. Moje utwory skumulowane są w pierwszej części i tak naprawdę to jest 2 minuty na zmianę sposobu śpiewania, na zmianę kostiumu i zupełnie na wielkie przemiany w głowie, także to jest największym, wydaje mi się, wyzwaniem, bo jeśli człowiek ma troszeczkę więcej czasu, to jest w stanie się gdzieś tam przestawić, a w tym wypadku nie ma na to czasu i szybka zmiana, po prostu. Myślę, że największym wyzwaniem to było zebrać tancerzy, którzy zrobią to wszystko na wariackich papierach, bo life is kabaretem, to życie kabaretowe, no to tak troszeczkę tak wygląda nasze życie taneczne, choreograficzne, że trzeba wszystko szybko zebrać, czasami trzeba podjąć decyzję tak naprawdę w milisekundę, jaka by nie była, nie można na nic czekać i największym wyzwaniem było zebrać tancerzy, którzy zrobią tak naprawdę w tym spektaklu całe show. Tańczą tutaj i soliści teatrów tańca, tańczą tutaj też wielokrotni soliści różnych teatrów w całej Polsce, którzy nie mogli być osadzeni w jednym stylu tanecznym, tylko tak naprawdę musieli tutaj zatańczyć i czacze, i zatańczyć sambę, później wejść na puenty, chwilę później zatańczyć coś w stylu Broadway Jazz.